Drobne kobiety zawsze mają ten sam problem. Za długie rękawy, za długie nogawki, za duże rozmiary. Dzisiaj właśnie zapraszam Was na wideoporadnik, jak dobrać ubrania do swojej dobrej sylwetki i świetnie wyglądać. Zapraszam. Drobne sylwetki to te, które mają drobny wzrost, czyli niski wzrost i u kobiety zazwyczaj mówi się, że to jest około albo poniżej 1,60 m i drobne sylwetki to też te, które oczywiście mają do tego drobne ciało, czyli małe rozmiary i tutaj będzie zazwyczaj właśnie rozmiar 34, w niektórych przypadkach 36, a czasem nawet 32, więc to są dla mnie drobne sylwetki. W systemie sylwetek, na którym ja pracuję, to jest sylwetka, która nazywa się sylwetką E. Jeżeli nie znasz takiego nazewnictwa, sylwetek, to ja zapraszam Cię na wideo o 9 typach sylwetek. Link tutaj w karcie się pojawia i oczywiście jest też pod wideo aktywny, żeby na niego kliknąć. Sylwetka E to jest właśnie taka sylwetka, która jest taka dziewczęca, ona jest drobniutka i właśnie dla takich osób dzisiaj przygotowałam kilka porad, jak dobrze wyglądać, jak się ubierać, jakie zadania, gdzie szukać ubrań, no i jakie błędy można popełnić, więc jeżeli jesteś taką sylwetką, to koniecznie oglądaj do końca, żeby zobaczyć, czy ich nie popełniasz. Jeżeli chodzi o drobną sylwetkę i tego, jakie są jej główne zadania stylizacyjne, to właściwie mogłabym powiedzieć, że są dwa. Po pierwsze, optyczne wydłużanie sylwetki. Po drugie, dodawanie sobie krągłości, kobiecości, żeby nie wyglądać tak dziewczęco, tak młodziutko przez całe życie. Oczywiście ja wiem, że w pewnym momencie życia dobrze jest wyglądać młodo i dziewczęco, ale żeby po prostu nie być traktowanym wiecznie jak podlotek, jako osoba niedoświadczona, bo z tym najczęściej borykają się właśnie drobne, dziewczęce kobiety. Jeżeli chodzi o wydłużanie sylwetki, to ja tutaj nie powiem nic, ale zaproszę Cię do wideo, które powstało na ten temat dosłownie kilka czy kilkanaście tygodni temu. Pojawiło się już na tym kanale, także tutaj też odwołanie. Przekazuję Cię tutaj do tego, żeby nie powtarzać tego materiału i link oczywiście jest również aktywny pod tym filmem. Natomiast jeżeli chodzi o dodawanie sobie troszeczkę krągłości, to tutaj chętnie opowiem coś więcej, ze względu na to, że jest to bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Bardzo często sylwetki, które są drobne, oczywiście nie mają kobiecych krągłości, to znaczy nie mają dużego biustu, a czasami można powiedzieć, że mają po prostu bardzo mały, no i też nie mają krągłości na pupie, czyli można powiedzieć, że mają płaską pupę. I chciałabym oczywiście to zmienić, żeby dodać sobie tych takich apetycznych krągłości kobiecych. Co pomaga w dodawaniu krągłości kobiecych? To na przykład zabudowywanie albo optyczne powiększanie jakiegoś elementu ciała. Oczywiście trzeba to robić z gracją i polotem, żeby po prostu nie wyglądać grubo. I to jest taka rzecz, której zawsze się boją drobne kobietki, że będą po prostu wyglądały nie dość, że mało, to jeszcze szeroko. Znaczy małe w sensie niskie, to jeszcze będą wyglądały szerokie. Więc trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie. I jak to robić bardzo ostrożnie? Nie przesadzać i podkreślać pomimo dodawania ciężkości swoje szczupłe elementy. Już tłumaczę, co mam na myśli. Zaczynając od góry sylwetki, przede wszystkim dobrze robi zabudowywanie góry. Ja też celowo właśnie dzisiaj mam na sobie bluzkę, która jest z taką stójką, z takim półgolfem, po to, żeby pokazać właśnie, jaki dekolt mocno zabudowuje sylwetkę i dodaje krągłości właśnie w tej okolicy. No w tej okolicy, czyli oczywiście okolicy ramion, ale też okolicy biustu. Więc dodaje takiego wrażenia, że ten biust jest po prostu krąglejszy. Oczywiście każdy zabudowany dekolt, czyli czy to będzie pełny golf, czy to będzie taki dekolt podkoszulkowy, czy to będzie dekolt łódka, tak? Czyli wszystko, co nam zasłania, jakby jest blisko szyi i zasłania skórę tutaj na dekolcie, będzie ją zabudowywało. Na pewno masz takie doświadczenie, że jeżeli ubierzesz taki duży dekolt, a nie masz dużego biustu, no to no, kawa na ławę widać. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowywanie, to jest taka trochę iluzja optyczna, tak trochę nas powiększa. Natomiast jest jeszcze jedna opcja, to dodawanie sobie trójwymiarowości w okolicy właśnie biustu. Tej krągłości na biuście mogą dodać trójwymiarowości, które są zainstalowane centralnie tu. Czyli to mogą być kieszenie, to mogą być falbanki, to mogą też być napisy, nadruki, marszczenia, żaboty, kokardki, cokolwiek, co jest trójwymiarowe tutaj. To może też być dekolt woda, tak? Czyli taki, któryś z tej imienin. To może być dekolt jakiś taki iluzoryczny, koronkowy, biżuteryjny, z naszytymi kamieniami, cekinami. Cokolwiek będzie tutaj, będzie jakby eksponowało tą część ciała, będzie ją optycznie powiększać. Idąc niżej, czyli dodawania krągłości w pośladkach, no to oczywiście, jeżeli mamy płaską pupę, drobną pupę taką, to na pewno nie nosimy przylegających spodni, które tylko tak jakby obciskają tyłek. Absolutnie nie, ponieważ no wtedy znowu kawa na ławę widać. Natomiast jeżeli są spodnie, które mają jakieś tam cięcia, albo kieszenie, albo nawet trójwymiarowe kieszenie, nigdy te kieszenie nie powinny być nisko osadzone, tylko raczej wysoko osadzone i blisko siebie. Wtedy jest takie wrażenie takiego zwarcia, tak? Czyli dosyć wysokie kieszenie i blisko siebie, czyli jakby nie na bokach pośladków pupy, tylko tak bliziutko siebie. To one robią wrażenie takiej wypukłości. To jest jedno, co można zrobić, ale oczywiście można nosić różnego rodzaju pumpy, można nosić różnego rodzaju marchewki spodnie, można nosić spódnice bombki, sukienki bombki, trapezowe, takie, które są tulipanem, takie, które generalnie wszystko, co jakby dodaje, to mogą być plisy, falbanki, jakiegoś rodzaju wydziwiane, jakieś takie trójwymiarowe, tu wycięte, tam zrobione, jakieś hiszpańskie, wszystko, co tylko i wyłącznie odstaje na pupie, będzie dodawać i na biodrach, i będzie dodawać krągłości właśnie dołowi sylwetki. Ale oczywiście to nie tylko chodzi o dodanie krągłości, ale jeszcze pokazaniu kontrastu, bo jeżeli tylko dodamy, to właśnie możemy zacząć wyglądać szeroko. Natomiast chodzi o to w naszym ubieraniu się, żeby wyglądać lekko. I wtedy, jeżeli chcemy podkreślić tą lekkość, to najlepiej poprzez zaznaczenie linii tutaj wcięcia w talii. Nawet jeżeli to wcięcie w talii, jak to zwykle u sylwetki jest małe, to pamiętaj o tym, żeby ją tak na przykład ścisnąć małym paseczkiem. Czyli jeżeli masz na przykład taki duży jesienny kardigan, no to przewiąż go pasem. Takim może być cienki, może być grubszy, on nigdy nie może być za masywny. Jakby zawsze akcesoria powinny być rozmiarem dobrane do sylwetki, czyli jeżeli jest drobna sylwetka, to mamy drobne akcesoria, czyli biżuterię, torebki, paski. Więc ten drobny paseczek możesz sobie przewiązać. Możesz nosić sukienki, które są właśnie w takim kształcie klepsydry, czyli tutaj mają górę, która jest opływająca ciała, schodzą się, taliują się, są przycięte jakimś szyciem albo właśnie wbudowanym paskiem i później rozchodzą się, tak? Czyli które, jak patrzysz sobie na sukienkę, jak ona wisi, to po prostu przypomina klepsydrę, to logiczne jest, że ona też tą klepsydrę jakby doda trochę do Twojego ciała. I to jest jakby to takie dodanie i złapanie, pokazanie lekkości. Oczywiście lekkości dodaje też pokazywanie szczupłych elementów swojego ciała, czyli na przykład szczupłych nadgarstków albo szczupłych kostek nad stopą. I oczywiście, jeżeli masz bardzo chude nadgarstki, bardzo chude nogi, bo to się zdarza czasem w przypadku sylwetki E, że one są takie patykowate wręcz, to wtedy nie pokazujemy. Czyli jeżeli one są szczupłe, ale proporcjonalne do Twojego ciała, nie jesteś bardzo, bardzo chuda, to wtedy odsłaniaj, czyli podciągaj troszeczkę sobie rękawy, albo po prostu kupuj takie 7/8 lub 3/4 lub do łokcia rękawy. Natomiast jeżeli masz bardzo chude, no to wtedy spokojnie możesz nosić tutaj takie do końca rękawki. W przypadku nóg jest tak samo, czyli będziesz wtedy dobrze wyglądała w długich spódnicach, które zakryją, czy takich powiewających spodniach, które zakryją odrobinę Twoje po prostu chude nogi, jeżeli nie chcesz ich pokazywać. Jeżeli chodzi o to, jakie błędy mogą popełniać sylwetki E, no to sprawa tak naprawdę jest dosyć prosta. Największą trudnością jest noszenie, kupowanie ubrań, które są dobre rozmiarowo. I wiem, że nie wszystkie firmy oferują rozmiary dla takich dziewczyn petit, czyli takich malutkich, ale właśnie niektóre firmy oferują takie coś jak działy całe petit. I najczęściej są to sklepy online, czyli takie, które możemy zamawiać przez internet. Niestety w Polsce, na przykład gdy mieszkałam w Wielkiej Brytanii, to tam były działy po prostu petit, tak? Czyli takich właśnie drobnych kobietek. Natomiast w przypadku Polski jeszcze się nie spotkałam. Możliwe, że gdzieś jest, ale ja jeszcze fizycznie się z nim nie spotkałam. Proponuję działy petit online. Czyli jeżeli przeglądasz jakieś platformy zakupowe, to zobacz, czy czasem nie ma tam takich kolekcji właśnie dla takich drobinek jak Ty. Kolejna rzecz, to tam właśnie możemy jakby dobrać, czyli nie będą te ubrania za duże. Kolejna rzecz, nawet jeżeli czasem trafimy na coś, powiedzmy idziemy do jakiejś sieciówki w centrum handlowym i trafimy rozmiar XS albo czasami XXS, czyli 32, to no, okazuje się, że owszem, to jest uszyte na chudą dziewczynę, ale na wyższą dziewczynę i wtedy mamy rękawy potąd i nogawki, wiadomo. Staraj się nie chodzić w długich rękawach. Sprawdzaj, jak kupujesz i coś ma długi rękaw, czy można go skrócić, czy tutaj nie ma jakichś takich ozdób, czy szycia, które dyskwalifikuje to skrócenie i po prostu zanoś do krawcowej. Błagam Cię, nie podwijaj spodni, chyba że to jest takie delikatne podwinięcie, które będzie wyglądało tak nonszalancko, nowocześnie i po prostu młodzieżowo, to wtedy tak. Natomiast jeżeli to ma być takie podwinięcie na zasadzie mam 10 cm, czy tam 15 za długie spodnie i je podwijam, to tego nie rób, ponieważ to jakby podkreśla to, że te nogawki były za długie. Zanoś do krawcowej. Po prostu jeżeli jesteś drobną osobą, moją największą poradą jest to po prostu zaprzyjaźnij się z krawcową. I teraz jeżeli chodzi jeszcze o wzrost, to czasem zdarza się tak, że ubrania są po prostu szyte na wyższą dziewczynę, więc też jakby talia jest nie w tym miejscu. I jeżeli to się jeszcze zdarza, w przypadku sukienek oczywiście, jeżeli to się zdarza w sukienkach letnich, czyli na ramionczkach, no to spoko, bo można sobie po prostu podnieść te ramionczka, wszyć je, skrócić i wtedy jakby całość się podnosi i wtedy to wygląda od razu lepiej. Natomiast jeżeli to jest coś, co ma długi rękaw, no to już jakby przerobienie tego ubrania, to jest jakby uszycie go na nowo, no i to jest po prostu trochę nieopłacalne i ryzykowne, bo może zniszczyć fason. Więc tutaj te długie podwijanie rękawów czy nogawek w spodniach to jest po prostu taki błąd, który podkreśla. Jeszcze raz powiem, zaprzyjaźnij się z krawcową, która będzie te ubrania przerabiała. Jest jeszcze jedna rzecz, jakby błąd, który kobiety drobne popełniają, noszą za duże torby i za nisko. I kiedy to jest za duża? Za duża to jest taka, która jakby wizualnie dominuje sylwetkę i trochę wygląda, jakbyś wyjeżdżała na weekend, a nie szła po prostu gdzieś na spotkanie z koleżanką. Czyli wygląda, jakbyś szła z torbą podróżną, a nie z torebką taką codzienną. A noszenie za nisko to wtedy, kiedy ktoś lubi takie noszone torebki przez ciało, albo takie, które po prostu wiesza na ramieniu, one tak zwisają mocno. Jeżeli torebka dotyka Ci już prawie kolana, to jest za nisko. Jeżeli jesteś drobna, wręcz nawet powinnaś mieć taką manię, żeby ją nosić jakby na biodrze, czyli tutaj na kości biodrowej, albo nawet troszeczkę w pasie. Czyli staraj się kupować takie torebki, które możesz tak skrócić pasek. Czasami trzeba dorobić dziurkę, żeby zapiąć. To można zrobić u szewca bez żadnego problemu. Dorabia się dziurkę, żeby je nosić jak najwyżej. Pamiętaj, czym wyżej akcesoria, tym ludzie bardziej patrzą do góry. No ale to już odsyłałam do filmu a propos wydłużania, to tam jest więcej knifów na temat tego, natomiast to jest taki błąd, który mocno mnie razi. I ostatni błąd, który znajduję, to taki, no niestety, noszenie za długich albo za nisko rzeczy. W filmie o wydłużaniu sylwetki jest na ten temat gdzie i co i jak powinno, natomiast chodzi o to, że na przykład noszą drobne kobiety za długie marynarki, czyli takie, które obciążają sylwetkę. Pamiętaj, że tam, gdzie kończy się marynarka, tam ludzie patrzą. Czyli czym ona się niżej kończy, tym oni niżej patrzą. W przypadku drobnego wzrostu to jest absolutnie niewskazane. Jeszcze przyszedł mi teraz, już taki miałam tutaj listę moich błędów wypisanych, ale przyszedł mi do głowy jeszcze jeden błąd, to noszenie za bardzo rozkloszowanych, długich, takich do kolan albo jeszcze dłuższych, czyli midi, spódnic i sukienek, takich, które właśnie robią wielkie przecięcie, czyli dużą linię poziomą, nisko w sylwetce. Linie poziome zniżają, poszerzają, a jeżeli one są jeszcze nisko na sylwetce, czyli to nie jest linia pozioma na zasadzie dekoltu Carmen, bo ten jest super dla Ciebie, ale właśnie taki poniżej kolan to znowu obciąża, tak, że się tak wygląda bardzo ciężko i nisko, a tego absolutnie jakby sylwetka chce sobie dodać krągłości, ale nie chce sobie dodać ciężkości, tak, nie chce wyglądać po prostu tak do ziemi mocno. No i kolejna sprawa a propos kupowania, bo powiedziałam już o działach petit, ale jeszcze przychodzą mi do głowy takie miejsca, gdzie można znaleźć i może dla niektórych to nie jest absolutne zaskoczenie, ale już kilkakrotnie robiłam zakupy z drobnymi klientkami i robiłyśmy czasem zakupy w dziale dziecięcym. To znaczy szłyśmy po prostu do Zary, do H&M-u, na dział dziecięcy i tam są takie rzeczy czasami, które tak naprawdę nie do końca palce wyglądają dziewczynkowato, bo oczywiście ja wiem, że żadna kobieta dorosła nie chce wyglądać infantylnie, ale czasem okazuje się, że na tych działach dziecięcych, jak jest na przykład, są ubrania na 1,64 m, nawet na tam 1,56 m są dziecięce zazwyczaj, to spokojnie tam można ubrać w takie zwykłe albo czasami potargane dżinsy kobiety dojrzałą, czy dżinsową kurtkę, czy jakiś taki klasyczny sweterek, czy gdzieś jakieś spodnie takie, czy ginsy. Wszystko, co nie będzie jakby miało takich dziewczynkowatych, infantylnych ozdób, będzie świetnym pomysłem. I jeszcze takim jednym miejscem, które można odwiedzić, i tutaj taka mała dygresja, że ja wiem, że ubieranie się, kiedy jesteśmy drobne i niskie, jest trudne. Tak jak w przypadku każdego odstawania od normy. Wysokie dziewczyny też tak mają, bardzo duże rozmiary też tak mają. Jak ktoś ma bardzo krótkie nogi, a bardzo długą talię, też ma trudność. Każdy ma coś w ubieraniu się, naprawdę. Jeszcze nie spotkałam w mojej pracy takiej osoby, która po prostu wchodzę i co nie ubiorę, to na nią pasuje. I że w każdym sklepie coś jest. No nie ma takich. Po prostu jeszcze chyba taka się nie urodziła. Ale wracając do tej porady, że ja wiem, że jest trudno i czasem trzeba się trochę bardziej wysilić, ale jak już się znajdzie odpowiednie miejsca, no to one są absolutnie sprawdzone. I czasem zdarza się, i tutaj podam Wam konkretną markę, która przychodzi mi teraz tak na szybko do głowy, a propos płaszcza, no bo nie jesteśmy w takim sezonie płaszczowym obecnie. A propos płaszcza, jest taka firma, ja ją poznałam kiedyś na targach, gdy byłam w Warszawie. Nazywa się Talia, tak jak talia. Wystarczy wpisać tam w internet, w Google Talia płaszcze. Ja nawet wrzucę Wam link pod wideo, gdzie można sobie wydłużyć albo skrócić rękawy. I szukajcie właśnie takich rozwiązań. Małe marki, małe polskie marki. Talia jest chyba z Poznania, o ile dobrze pamiętam, więc jeżeli jesteś z Poznania, to na pewno możesz odwiedzić gdzieś fizycznie. Bardzo często małe takie marki mogą lawirować tutaj pod względem długości różnych rzeczy. Kolejna marka, która przychodzi mi do głowy, nawet właśnie kilka dni temu oglądałam coś na Instagramie a propos tego tematu, wydłużanie, skracanie w cenie, czyli niedopłacanie do ubrania. Monika Kamińska ma spódniczki jakieś tam sztruksowe w sprzedaży teraz na sezon jesienno-zimowy i dała taki komentarz, że oczywiście tam w okolicy 5 cm w cenie można je po prostu w butiku na miejscu w Warszawie skrócić, wydłużyć. Więc szukaj właśnie firm małych, które dają rozwiązania dla Ciebie. Nie płacz nad tym, że o Boże, w H&M nie ma dla mnie ubrań. No trudno, no czasem może się tak zdarzyć, że nie będzie, aczkolwiek tam też się czasem zdarzają, nie powiem, że nie. Nie lamentuj, że masz trudno, tylko szukaj rozwiązań, przyklej się do sprawdzonych marek i po prostu korzystaj z tego. Jest bardzo duży plus takich rozwiązań. Jak nie ubierasz się za wiele w sieciówkach, tylko trochę kombinujesz w sklepach online, trochę w małych markach lokalnych, trochę może masz jakichś lokalnych projektantów, może będziesz korzystała z krawcowej czasami, jeżeli masz taką sprawdzoną. O właśnie, i tutaj mam od razu prośbę, jeżeli masz sprawdzoną krawcową w swoim mieście, napisz proszę jakie miasto, podaj namiar na krawcową w komentarzu, będziesz wtedy inspiracją dla innych osób, ponieważ no ja nie mam możliwości znać na przykład w Lublinie krawcowych albo w Szczecinie, bo po prostu mieszkam daleko od nich. Natomiast jeżeli masz taką sprawdzone coś takiego, że możesz się podzielić i sprawdza się u Ciebie, koniecznie daj w komentarzu znać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to miejsce było inspirujące nie tylko z mojego powodu, ale też z Waszego, bo Wy te ubrania użytkujecie i możecie dawać mi komentarze. Także na dzisiaj to już wszystko. Czekam na polecenia. Pamiętaj, poszukaj swoich rozwiązań, wydłużaj sylwetkę, dodawaj kobiecości, zabudowuj. Nie umiem się wysłowić, zabudowuj się chyba, czy to jest po polsku, nie wiem, czy to jest po polsku, nieważne. W każdym razie dodawaj sobie kobiecości, używaj zabudowań w sylwetce ubraniowych, no i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.